absolutny fond de siècle, koniec XIX wieku. Wielkie parowe maszyny obok, na torach przepięknego dworca, mającego w swojej sztuce przecież kilka epok, począwszy od neoklasycyzmu, neorenesansu, aż pewnie po neogotyk. Dworzec główny w Opolu to także i miejsce sztuki. To tutaj będziemy mogli zobaczyć pracę jednego z najwybitniejszych opolskich twórców, Władysława Początka. To one znajdują się właśnie w jednym z dworcowych miejsc. Jesteśmy w poczekalni dworca PKP w Opolu. Na ścianie fryz przedstawiający rozwój kolei autorstwa Władysława Początka, wybitnego artysty. W dorobku artystycznym Władysława Początka znaczącą rolę odgrywa malarstwo ścienne monumentalne. Dzięki wspaniałemu warsztatowi ozdobił on wiele miejsc i przestrzeni publicznych malarstwem olejowo-woskowym w naszym mieście. Tutaj na ścianie widzimy ludzi ubranych w stroje z przełomu XVII-XIX wieku, a zatem z czasów, kiedy podróżowano konnym dyliżansem. Widzimy postacie w strojach bardziej współczesnych, widzimy pierwsze lokomobile, maszyny parowe i w końcu pociąg. Ta praca bardzo przypomina koncepcją pracę odkrytą niedawno na dworcu PKS w Opolu, która również nawiązuje do rozwoju komunikacji. Ten fryz pokazujący rozwój kolei możemy podziwiać na dworcu PKP w Opolu. Wielu Opolan zapewne jednak pamięta fryz dekoracyjny w nieistniejącej już restauracji festiwalowej. Pracę Władysława Początka można było spotkać też również poza miastem, między innymi w Łambinowicach, na Zamku w Mosznej i w Turawie. Władysław Początek to postać bardzo ważna dla Opola, ponieważ nie tylko oceniamy tutaj jego dorobek artystyczny, ale również zaangażowanie społeczne. Był on organizatorem środowiska artystycznego w powojennym Opolu. Był pierwszym prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków, jak również prezesem Klubu Związku Twórczych, który mieścił się w Opolu. Przez wiele lat angażował się w działania artystyczne naszego środowiska lat 50. i 60., uczestnicząc w tych działaniach w naszym mieście. Teraz zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Artpunktu należącego do Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie czeka na Państwa niespodzianka. Wspominając Władysława Początka, warto podkreślić, że w czasach powojennych, w 1945 roku, przyjechał on wraz ze swoją rodziną do Opola, miasta, któremu poświęcił swoje serce i energię. Pracował tutaj twórczo, ale równocześnie mocno angażował się w pracę społeczną. Zmarł 3 stycznia 1988 roku, ale za swoje działania społeczne, artystyczne był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Był niewątpliwie jedną z wartościowszych postaci opolskiego środowiska artystycznego. W Artpunkcie możemy zobaczyć pracę Władysława Początka, między innymi Sen nocy letniej, wykonany w technice mieszanej z 1973 roku. Widzimy tutaj pracę pod tytułem Eurydyki z 1970 roku oraz Impresje bieszczadzkie z 1976 roku. Są to prace, które prócz zróżnicowanej kreski, jasno określonej kompozycji, posiadają własny charakter i wyraz. Zostały one zaprezentowane w nowym wydawnictwie Galerii Sztuki Współczesnej w kalendarzu na 2021 rok. Ten kalendarz posiada jeszcze zupełnie inne prace opolskich grafików i serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. I w taki właśnie sposób Władysław Początek dał początek końca naszej pierwszej serii spacerownika po sztuce. Myślę, że ten cykl, w którym opowiadaliśmy o fantastycznych postaciach, o niezwykłych, często zapomnianych miejscach w Opolu, przybliżył nam trochę tę opolską sztukę. A jest wiele dzieł i jest jeszcze wiele postaci, o których na pewno będziemy chcieli Państwu powiedzieć w naszych kolejnych programach.